Dobry wieczór Państwu. Dziękuję Panu Prezesowi Niemcowi, że zostałem zaproszony. Tak rzadko bywam wśród swoich, że tak powiem, z małopolskich trenerów, że tym bardziej jest mi bardzo miło. Ja w odróżnieniu do Pana doktora jestem tym, który spędził całe swoje trenerskie życie nie na pięknych stadionach, a w warunkach tych, w jakich prowadziłem trening. Było to bardzo często w błocie, na byle jakim boisku, a cel był zawsze ten sam. Wyszkolić, wytrenować zawodnika pod każdym względem cech motorycznych, taktycznych, cech ewolucjonarnych, aby był piłkarzem nadającym się do grania na najwyższym poziomie. Jeżeli ja 40 lat temu miałem do czynienia z zawodnikami, którzy grali w reprezentacji Polski, to absolutnie mam skalę porównawczą, co się działo przez dziesiątki lat, jeżeli chodzi o trenowanie, o szkolenie piłkarzy. Ponieważ jestem też trenerem, instruktorem, trenerem z wykształcenia narciarstwa i wiem doskonale, że jaka sztuka jest w nauczaniu narciarstwa. Trzeba umieć skręcić w prawo i w lewo i jest się już narciarzem. Podobnie w piłce nożnej, jaki problem jest wytrenować piłkarza, jak trzeba kopnąć prawą nogą i lewą nogą. Jaka sztuka. Ponieważ nawet ten wykład pana doktora udowodnił, że to wszystko, co się działo od strony naukowej, teorii treningu, miało ogromny wpływ na to, w którym miejscu w tej chwili znajduje się trening, znajduje się, że tak powiem, doszkalanie trenerów, a ponieważ mam problem, ponieważ skończyłem 2-letnie studium nauczycielskie wychowania fizycznego, skończyłem AWF, certyfikaty moje pewnie w piwnicy są i mogę powiedzieć wprost, a po co mi to wszystko potrzebne, jak trzeba piłkarza nauczyć kopać piłką prawą nogą, lewą nogą, bo jeżeli chodzi o myślenie, to niestety to tak samo jak z inteligencją, albo piłkarz ją ma i myśli na boisku, albo jej nie ma. Ja pamiętam, że będąc jeszcze w Wydziale Szkolenia w Polskim Związku, Antoś Piechniczek narzekał, prawie przeklinał, że polska piłka nożna na wydaniu nawet najwyższej ligi pierwszej, czy teraz ekstraklasy, sprowadza się do tego, że piłkarz na boisku potrafi piłkę, znaczy drużyna potrafi piłkę utrzymać przez 3-4 podania, a potem koniec, oddaje ją przeciwnikowi. I prawda, i nieprawda. To wszystko dotyczy przede wszystkim umiejętności, ale również dzięki umiejętnościom dotyczy taktyki. Jeżeli obserwujemy mecze, mam taką przyjemność teraz, ponieważ oglądam prawie wszystkie mecze, które są transmitowane w naszej lidze i nie tylko w naszej lidze, to widzę, że te wszystkie cechy motoryczne, które są wytrenowane u piłkarzy, sprowadzają się do tego, że piłkarze przede wszystkim na boisku walczą, a mniej grają. Co jest łatwiejsze? Czy podania między obrońcami 3-4, atak, pressing napastnika powoduje, że piłka jest oddana do bramkarza, bramkarz wykupuje jak najdalej i potem co? Piłkarze walczą i się zastanawiam, czy czasem ci piłkarze w swojej młodości nie byli trenowani przez karateków, bokserów i lubią walczyć. Czy to jest instynkt, który właśnie decyduje o tym, że oni na boisku wolą walczyć, a nie grać piłkę. Ale oczywiście jestem absolutnie przekonany, że
tutaj chodzi o umiejętności piłkarskie. Tu chodzi o technikę. Jeżeli za mojej młodości trener mówił, kopnij wewnętrzną, zewnętrzną, prosty myj i tak dalej, to mi się wydaje, że Messiego nikt nie uczył, czym ma kopnąć piłkę. To są umiejętności, które się nabywa od dziecka. Nie tak jak teraz, w wspaniałych warunkach, przez dzieci prowadzone przez rodziców i tam uczą się kopać piłkę, tylko moje pokolenie się uczyło kopać piłkę wszędzie, gdzie można było tylko zrobić dwie bramki i grać, kopać, kiwać i jeszcze raz kiwać i przede wszystkim zdobywać bramki. Płakało się, jak się przegrało. Grało się 3-3, przegrało się, to się płakało. Mogę zapytać, który piłkarz teraz płacze po przegranym meczu. Pewnie jak sobie przypomni, że ogromna nagroda była za zwycięstwo, to zaczyna płakać. Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że ci, którzy trenowali, być może jeszcze jest niewielu, którzy trenują piłkę nożną jako zawodnicy, to przede wszystkim bardzo lubią tą dyscyplinę. Po prostu bardzo lubią to robić. To nie chodzi o to, że ktoś kocha piłkę, bo trzeba kochać żonę, ewentualnie jeszcze jakąś i swoją rodzinę, a trzeba lubić to, co się robi. Ponieważ jestem absolutnie co do tego przekonany, że błędy, które się popełnia w treningu, wynikają już na samym początku przy złej selekcji. Proszę zwrócić uwagę, że coraz mniej jest kandydatów do kopania piłki, a żeby mieć grupę, to niestety trzeba mieć również takich, którzy nie mają talentu do piłki nożnej. Mówię to z pewną premedytacją, bo jak moja córka pogniewała się na mnie, bo powiedziałem jej, dziecko kochane, on niech sobie chodzi na treningi, ale z niego nie będzie piłkarz, bo on nie ma talentu. W grupie, w której trenował, fakt, że to było nie u nas, tylko w Anglii, zauważyłem dwóch chłopaczków i natychmiast powiedziałem, że o, zobacz, ci dwaj na pewno będą piłkarzami. Ja sobie przypominam lata, w których trener, jak zobaczył w grupie, że któryś z jego podopiecznych zaczyna dryblować czy kiwać, to natychmiast krzyczał do niego, nie kiwaj, nie drybluj, podaj. Prawda? Ja się zastanawiam, czy Messiemu ktoś mówił kiedykolwiek, żeby nie dryblował. A my doskonale wiemy teraz już, gdzie na takim poziomie jest światowy, nawet polska piłka nożna. W jakiej cenie są piłkarze, którzy potrafią dryblować? Przecież to jest klucz piłki nożnej. Umiejętności dryblowania, umiejętności utrzymania piłki tak, żeby się przeciwnik martwił, jeden, drugi, trzeci, bo czasem się zdarza, że nawet trzech zostaje wykiwanych, dryblowanych. I jaka to jest później korzyść? Pamiętam, jak w teorii treningów taktycznego mówiło się, że trzeba uzyskać przewagę liczebną w ataku, żeby strzelić bramkę. No jak strzelić bramkę, jak drużyny teraz się bronią 8, nawet 10 zawodnikami, to co my damy tą całą dziesiątkę, żeby atakowała w 16 prawie drużyny przeciwnej? Taktyka spowodowała, że jest jeden napastnik, jak już są dwaj, to media podkreślają, o, trener odważył się grać dwoma napastnikami, prawda? Ale trzeba wrócić do tego, co wspomniałem, do młodzieży tej, która uczy się grać w piłkę, nie kopać, a grać, że przewagę liczebną stworzy się dryblingiem. Jeżeli mamy stworzyć podaniami, to jak to zrobić, jeżeli w naszej lidze 4 podania, 5 podań i kończy się gra? Piłka jest u przeciwnika. Czyli wracam do tego, żeby tych zawodników, których
którzy potrafią dryblować, absolutnie uznaj za ważnych, być może najważniejszych, jeżeli są inteligentni na boisku, że nie kopią piłkę, a podają tam, gdzie na pewno nie zostanie ona natychmiast stracona. Proszę zauważyć, że ja mam piłkę, podaję do partnera, partner podaje do swojego partnera i ja, który miałem piłkę, absolutnie nie wiem, co dalej się będzie działo z tą piłką. Są na treningach trenowane schematy setki, tysiące razy, prawda? Natomiast te wszystkie schematy biorą w łeb w konfrontacji z przeciwnikiem. Jeżeli do tego dodamy, że co mecz gra się z inną drużyną przeciwną, o innych walorach, że tak powiem, piłkarskich, to jaka to jest trudność wymagać, jaka to jest trudność dla tych piłkarzy, których celem jest zdobycie bramki i trzeba to zrobić w jakiś sposób. Jeżeli w tej chwili taktyka polega na tym atakowania, że bardzo się eksponuje bocznych obrońców, bocznych pomocników i od ich szybkości zależy, czy piłka będzie dośrodkowana pod bramkę, tam, gdzie jest kupa zawodników. Jeżeli tam jest 6 zawodników broniących, czasem 2-3 moich napastników tam dobiegnie, zdąży dobiec, to szansę już ma o wiele mniejszą, żeby kopnąć do bramki. A my treningi robimy takie, że biegnie skrzydłowy, dośrodkowuje środkowego napastnika, nikt nie atakuje i on sobie uderza piłkę. Na meczu on musi o tą piłkę walczyć. Bardzo rzadko się zdarza, że ta piłka zostanie dośrodkowana dosłownie na głowę mojego partnera. Proszę zwrócić uwagę, że drużyna wycofująca się przy ataku oskrzydlającym, drużyna broniąca, czasem się wycofuje ze środka boiska. I co się dzieje? Boczny przekracza środek boiska z piłką i biegnie. Do końca boiska biegnie. Czyli zamyka tą przestrzeń między bramkarzem a zawodnikami atakującymi czy wycofującymi się obrońcami, gdzie można tą piłkę dośrodkować i w pełnym biegu zaatakować i mieć szansę jeszcze uderzyć na bramkę. Jeżeli wspominam o tym, że ci boczni to są zawodnicy najszybsi, ja obserwuję, że czasem jeden, drugi, trzeci, czwarty klub, a miałem tego zawodnika już jako 18-latka, że on rokował jakieś nadzieje. I dopiero po 5-6 latach on eksploduje ze swoją umiejętnością. Czasem się spotykam z tym, że jakiś pismak napisze, Lęczyk 5 lat temu się na nim nie poznał, a on teraz tak gra w piłkę. No nie bierze pod uwagę, że setki meczów ten chłopak rozegrał i dzięki temu swój poziom na taki, jak w tej chwili reprezentuje, podniósł. Czyli oczywiście, że bardzo wymagana jest tutaj cierpliwość, żeby takiego zawodnika docenić, prowadzić i dawać mu szansę w graniu. Ale jak to zrobić, jak jest, przepraszam, najważniejsze nie to, że ja przechodzę na trening, że ja się przygotowuję na trening, że ja prowadzę trening, no powiedzmy, na jakimś tam poziomie, jeżeli wszystko, co ja robię, ocenia dopiero wynik meczu. Przecież nawet jak słuchacie Państwo komentarz po rozegranym meczu, to już ci eksperci, bardzo ważne, eksperci, zaczynają komentować ten mecz nie przez to, co się działo na boisku dzięki temu, tylko mówią o drużynie, która wygrała. A ja doskonale wiem, że na wynik meczu czasem wpływa coś nieprawdopodobnego,
co jest nie do przewidzenia. Prawdopodobnie dzięki temu piłka nożna jest tak atrakcyjną grą, że wszystko, co się dzieje, to jest nie zaprogramuje tego. Choćby ostatni mecz wczoraj, gdzie ni stąd, ni zowąd bramkarz wali faceta, wylatuje z boisku i kończy się taktyka. Przygotuje się cały tydzień taktycznie zespół do jakiegoś meczu, zawodnik w 7 minucie wylatuje z boiska i taktyka bierze w łeb. Ponieważ ja miałem przyjemność współpracować moim zdaniem z wybitnym fizjologiem piłki nożnej, przepraszam, nie piłki nożnej, tylko lekarzem, który był również trenerem, lekkiej atletyki, co nawiązując do tego, co pan doktor przedstawił, miało ogromny wpływ na to, co robiliśmy na treningu, biorąc pod uwagę te wszystkie, że tak powiem, części treningu cech motorycznych, wytrzymałości, szybkości i tak dalej. I pamiętam 18-20 lat temu, jak zaczęliśmy to robić i dzieliłem się tam z niektórymi na ten temat, to i pukano się w głowę i mówiono, że no dobrze, ale jak będziesz tak trenował, będziesz się tak przygotowywał do tego wszystkiego, a oni ci i tak mecz sprzedadzą. No to nie ma partnera do rozmowy. Proszę Państwa, my wykonujemy zawód nie dla mądrych ludzi, tylko chyba coś tutaj nie bardzo w głowie, bo jak można wykonywać zawód, w którym w tym decydującym momencie nie ma się żadnego wpływu na efekt swojej pracy. Ponieważ trenera z pracy nie wyrzucają, nawet dziennikarze podkreślają, że nie dostał ten zwolniony, tylko został wyrzucony. Ja pamiętam, że w jednym klubie nawet mi powiedziano, że ułan z konia spadł, bo porównywali trenera do tego, który jedzie na koniu na przejdzie i nagle trener spadł z konia, czyli zmierzam do tego, że jest przez wielu nas zawód lekceważony. Niedoceniany jest zawód, mogę powiedzieć, wasz, bo jesteście z pewnością trenerami, którzy marne pieniądze zarabiają. Ja jak zaczynałem pracować 45 lat temu, to w życiu mi do głowy nie przyszło, że dlatego wybieram ten zawód, że będę dużo zarabiał. Nawet z trenerem Lucjanem rozmawialiśmy, musieliśmy robić kombinacje, żeby rozliczyć się z godzin, żeby dostać pieniądze, te, które gdzieś tam były w umowie. Wracam na ziemię, proszę Państwa. Trening wytrzymałościowy, nie trzeba trenera, żeby piłkarz był wytrenowany pod tym względem. Ja mówię to nie, że ktoś mi to powiedział, nie mówię, że tak trzeba robić, ale ponieważ sam około 40 lat biegałem, jeszcze kilka miesięcy temu również były takie lata, że biegałem po 15 kilometrów, po 10, po 12. Dopiero doktor Wilkoszyński mi powiedział, no i po co, przecież pan nie będzie zawodnikiem. Prawda? Ale zmierzam do tego, że wytrzymałość podczas biegania jest wytrzymałością dla zdrowia. Absolutnie dla zdrowia. Ponieważ układ krążenia dostosowuje się do niego. Jeżeli ja w tej chwili mam tętno 50-55 najwyżej, jeżeli mam ciśnienie 120 na 70, na 80, to jak idę do doktorów już takich w moim wieku i oni mówią, ej, to pan ma taki, jakby pan był, mówi, sportowcem, mówi, prawda? To być może ma na myśli to, że będą się na cmentarzu śmiali, jak mnie będą do skrzynki wkładać. Natomiast chcę podkreślić jeszcze raz, że za bardzo trener nie jest potrzebny do tego, żeby piłkarz wytrzymałościowo, kondycyjnie był bardzo dobrze przygotowany. Oczywiście, jak piłkarz jest matołkiem, to się tak przygotuje, że odechce mu się w ogóle grać w piłkę.
prawda? Ponieważ są metody, które naukowcy opracowali treningu biegu tam różnego, ciągłego, interwałowego i tak dalej, już nie wnikam w to. Natomiast bardzo ważne jest, aby sobie zdawać sprawę, że każdy człowiek, każdy piłkarz w naszej sytuacji ma swój potencjał, że na przykład w treningu wytrzymałościowym osiągnie w teście jakimś tam, już nie będę się pchał do naukowców, jakąś skalę. I powiem tak, państwo pamiętacie takiego piłkarza Piotrka Sierczewskiego, który na przykład w treningu wytrzymałościowym, w biegu wytrzymałościowym, w cyklogometrze i tak dalej, miał wynik ponad 5. Bardzo rzadko miałem zawodników, którzy mieli ponad 4. Przeciętnie było 3-3,5. Do czego zmierzam? Że robienie z piłkarza wytrzymałościowca przestało, całe szczęście, że przestało być tą najważniejszą robotą trenera. Za moich trenerskich młodszych lat mówiło się, że ładujemy akumulatory. Przychodzi zima, to ładujemy akumulatory. Co to znaczy? Jak to, co to znaczy? Kilometry. Pamiętam, opowiadali trenerzy na kursu konferencjach, że ja biorę autobus, wyjeżdżamy 25 kilometrów, autobus wraca do klubu, a oni na piechotę, a w zasadzie biegają. Ja nie chcę być złośliwy, ale wielu tych piłkarzy z tamtych okresów to mają już metal w stawach biodrowych czy w kolanowych, czyli zmierzam do tego znowu, że musi być to mądre, aby nie przesadzać, bo przede wszystkim możliwości każdego są indywidualne, takie jakie są. Trening naprawdę jest, ma szansę wiele poprawić, ale też potrafi wiele, wiele popsuć. Jeżeli w tej biednej łąkotce, nie mówi się łękotce, tylko łąkotce, ta chrząstka jest tak cienka, a dzięki niej kolano pracuje bardzo sprawnie, to proszę pamiętać, że po latach ta chrząstka się niszczy. Ona jest coraz cieńsza i wtedy jest bardzo łatwo, żeby ona pękła, żeby ona się złamała i trzeba ingerować i czyścić to kolano. Przyczyna gdzie jest? Z pewnością wrodzona jakaś, ale trening ma ogromny wpływ właśnie na to. Jeżeli piłkarz jest maltretowany w czasie meczu, powtarzam, maltretowany moim zdaniem, ponieważ to, co piłkarz wyprawia ze sobą, tym bardziej walcząc z przeciwnikiem, to nieraz jest nieprawdopodobne, że on jeszcze wstał i idzie, a on ma jeszcze grać. Prawda? Czyli sprawność piłkarza jest tutaj absolutnie na pierwszym miejscu, bo powracając do tych ładowania akumulatorów, nie wiem, czy państwo są w stanie robić badania zawodnika po ostatnim meczu w listopadzie, a teraz się okazuje, że w grudniu, i na pierwszym treningu po przerwie, która będzie. Jest powszechne przekonanie, że bardzo spadnie wytrzymałość. Proszę państwa, ja mam doświadczenie, że 70-80% zawodników coś robi w międzyczasie i wytrzymałość, kondycja nie spada. Jest na takim poziomie, a nawet troszkę lepsza. No dobrze, ale my mamy ładować akumulatory, czyli co? Bierzemy tych zawodników i co? Kilometry, bo mamy kształtować wytrzymałość. I tutaj dochodzi do pewnego konfliktu, mówię to nie jako naukowiec, tylko jako trener, że
Muszę użyć tego określenia, że wytrzymałość ma bardzo negatywny wpływ na szybkość. Wy to wiecie po sobie, że pod koniec meczu, jak wytrzymałość jest na dobrym poziomie, ale ilość tych biegów tam i z powrotem była tak duża, że ona spowodowała, że ja nie jestem w stanie nadążyć za przeciwnikiem, który w tym momencie na przykład jest szybszy. I nie ma siły na to. Ja miałem zawodników, którzy mieli doskonałe wyniki szybkościowe, a robiliśmy to sukcesywnie, nawet dwa razy w miesiącu. Bardzo proste, na 5, 10, 20, 30 metrów widzę, że teraz były pokazane te biegi jako coś nowego. 20 lat temu robiliśmy to na fotokomórkach. Pukano się w głowę. Ale jest to niesamowite. Miałem piłkarza, który był najszybszy nie tylko w zespole, ale również w rozgrywkach widać było, że jest najszybszy. Ale miał bardzo słabe wyniki wydolnościowe, kondycyjnie. Czyli biorąc swoją tabelę porównawczą w zespole zawodników bardzo dobrych wytrzymałościowo i zawodników bardzo dobrych, gorszych szybkościowo, było absolutnie widać, że ci, którzy są najlepsi wytrzymałościowo, nie są najlepsi szybkościowo. Proste. Bardzo proste. I teraz tak. Józek, wracaj, bo on pobiegł do przodu, dośrodkował, patrzę się, a on obserwuje, jak chłopcy grają. A trener mu ryczy, wracaj. A on nie wie, czy to do niego mówią. Był tak zajechany, mówiąc językiem nienaukowym. Ponieważ potrzeba czasu, aby tętno wróciło, obniżyło się, to on wracał stamtąd na piechotę i tętno sobie obniżał, prawda? Brałem go później, wiedząc o tym, co się dzieje, brałem go, no dobrze, mówię, to ty już nie wracaj, odpoczywaj sobie, ale pamiętaj, że koledzy o tym wiedzą i będą do ciebie grali za moment piłkę i wtedy masz swoją szybkość pokazać, żeby korzyść z tego była. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo rzadko piłkarze grający na obronie są piłkarzami najszybszymi. A oni w konfrontacji tej boiskowej mają do czynienia z jakimi zawodnikami najczęściej? Też takimi jak oni, czy najszybszymi? Stąd też bierze się, proszę Państwa, tyle fauli. Bo najczęściej fauluje zawodnik, który jest wolniejszy od tego szybkiego. I to nie chodzi o to, że jest wolniejszy 5 metrów. Tu chodzi o to, że nawet jest 20-40 centymetrów wolniejszy. Powracając do tych zawodników szybkich. Test robiony na 5 metrów, na 30, też było widać, że są zawodnicy, którzy mają bardzo dobry wynik na 5 metrów, a 30 już słabszy. Czyli znowu się robiło tak, ci lepsi są na troszkę dłuższy, a ci na krótszy. Ponieważ za moich czasów, to co wspominałem, najważniejsza była kondycja, no to musiałem tyle lat czekać, żeby teraz wszyscy głośno powiedzieli, że teraz jest najważniejsza szybkość. Teraz jest najważniejsza szybkość. Zawsze była najważniejsza szybkość. Ale trening wytrzymałościowy również powodował, że u tych zawodników, którzy byli szybcy, szybkość nie mogła być przez nich eksponowana, pokazana w najlepszym swoim wydaniu. Pamiętam niedawno, bo krytykowano również Lęczyka, że na siłownię chodzi z zawodnikami, a siła niszczy szybkość. Siła niszczy szybkość. To mógł tylko jakiś idiota powiedzieć. Jeżeli on brał pod uwagę, że trening elementów siły, czy trening siłowy, to jest podnoszenie kilku ton na treningu, to ja się z nim zgadzam.
ale on nigdy nie był na treningu elementów siły i nie wie, o czym mówił. Ponieważ treningiem wspomagającym absolutnie trening do szybkości są elementy siły. I nie mówię to, że ktoś mi powiedział, chociaż mówił, mądrzejszy ode mnie, ale to na sobie, jeszcze mają lat 60, przekonywałem się. Podczas biegania miałem takie miejsca, gdzie sobie ćwiczyłem również elementy siły, różne. Kaziu Węgrzyn się śmiał nieraz, że opowiadałem mu, że miałem takie miejsce, budowa była, były pustaki, były cegły, to ja tam sobie ćwiczyłem na tym, powiedzmy, elementy siły. I ja czułem, że po tych ćwiczeniach zacząłem biec, mówię, zupełnie inaczej, prawda? Ponieważ można zadać pytanie, panie, ale kiedy to robić? My jesteśmy piłkarzami, mamy robić treningi techniczne, taktyczne. Kiedy to robić? Proszę bardzo, jest rozgrzewka. Ja się łapałem na tym, że robiłem rozgrzewkę 20 minut, 30 minut, 40 minut i po 40 minutach sobie pomyślałem, no to dobra, wy już spieprzajcie do domu, ja już swoje zrobiłem. Uważałem, że przez te 40 minut zrobiłem to, co było najważniejsze na tym treningu. I wtedy mogłem poświęcić resztę treningu na piłkę, na taktykę, ale już nie na takich obrotach, jakbym to robił, powiedzmy, wcześniej. Śmiano się ze mnie, że Lęczyk idzie na treningi, jeździ na treningi do ośrodka przygotowań olimpijskich do Spały i tam ćwiczy na matach zapaśniczych. Wiem z narciarstwa, że nauka narciarstwa polega na tym, że trzeba naprzód nauczyć go upadać. Nie jechać, bo matą zjedzie. Tylko trzeba nauczyć upaść, żeby se rągi nóg nie połamał. Podobnie jest, jeśli chodzi o sprawność piłkarza. Kolegę trenera od zapasu wziąłem, stary, weźmy ich na pół godziny, jak chcesz, na godzinę, na trening dzisiaj, na matę. Za głowę się łapali piłkarze na początku, ale jak zobaczyli, co trener z nimi wyprawia na macie, dla przyjemności to bardzo im fajnie szło, ćwiczyli. Kolegę od judu, to samo, prawda? Czyli zmierzam do tego, że sprawność piłkarza to jest wszystko. Bo na boisku nie jest się w stanie przewidzieć, co go tam czeka. Proszę kolegów, powiązanie umiejętności technicznych. Przecież zwróćcie uwagę, że pokazują na monitorze tam, gdzie kto podał piłkę, my patrzymy na wprost. Jeżeli rysujemy to, to patrzymy z góry. A jeżeli ja stoję na tej wysokości, mam piłkę, jestem zawodnikiem, a jest 20, to ja głębokość gry muszę ocenić, jak tą piłkę kopnąć. Chcę kopnąć przez tego pana z kamerą, to przecież muszę tak kopnąć, żeby ona tam później zwalniała, żeby mój partner miał szansę do tej piłki dojść. I jest to setki sytuacji na boisku. Jeżeli do tego dodam, że bardzo ważne są przerzuty w sytuacjach, gdzie skupiamy grę z jednej strony, po to, żeby przeciwników więcej tutaj sprowadzić. I gramy w tego popularnego dziada, ale nie tak, że jest nas sześciu, pięciu stoi, a jeden z piłką biega. Wszyscy biegają po to, żeby piłkę utrzymać. Ale sprowadzamy tu przeciwnika po to, żeby z drugiej strony zrobiło się miejsce bez przeciwnika i tam skierować piłkę. Czyli trzeba umieć piłkę przerzucić. Ja z podziwem patrzę na mecze Ligi Angielskiej, na siłę strzałów na bramkę i na przerzuty. Z podziwem patrzę. W polskiej lidze
statystyka jest po meczu, pięknie napisane. Drużyna oddała 7 strzałów, 2 celne. A na boisku co robili? Mordowali się 90 minut. Ale przecież celem jest zdobycie bramki. Przypominam sobie, mając 17 lat, zostałem wprawdzie do niższej klasy drużyny pierwszej włączony. Przyjechał pan trener z Krakowa. Było to w latach 50., także nie proszę nie szukać nazwiska. I odprawa przed meczem. Kochani, 15 minut gramy na rozpoznanie przeciwnika. Później przyjmujemy inicjatywę i zasypujemy przeciwnika gradem celnych strzałów. Po zdobyciu kilku bramek wycofujemy się, tak jak żołnierze, w okopy. Niech się martwi przeciwnik. Ja jako młody człowiek to uważałem, że Bóg przyjechał. Jakie mądre rzeczy powiedział, prawda? Teraz to mówię troszkę z uśmiechem, ale wracam do tego, co wspomniałem. Co zrobić, żeby piłkarze uderzali piłkę na bramkę, żeby przerzut był przerzutem? Zwróćcie uwagę, że kiedyś był wolny z 25 metrów, to kto szedł wykonać ten rzut wolny? Czy toper, kawał byka szedł? Kibice ryczeli, bo on idzie strzelać z 30 metrów, 25 wolnego. A dlaczego? Bo miał bardzo silne uderzenie. Prawda? Teraz oczywiście to się zmieniło. Zaczynają kombinować, żeby lewą, prawą nogą przez mur, obok. A goli jest tyle, co jest. Czyli w dalszym ciągu jest problem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, a jak wie, to się bardzo cieszę, że o sile kopnięcia piłki, o sile mięśni uda, decyduje mięśni tak zwany lędźwiowo-biodrowy. Wyższa szkoła jazdy. Kto będzie z nas gdzieś tam zawodnika brał do doktorów, żeby sprawdzili na rentgenie czy na tomografii, jaki on ma ten przekrój tego mięśnia. Prawie niewykonalne. Ale taka jest prawda, ten mięsień decyduje. A ponieważ oglądałem właśnie te przekroje, to była różnica nieprawdopodobna. U sportowców niektórych była ona 1 do 3. Od 1 do 3. Prawda? Ponieważ jest to wyższa szkoła jazdy, to można się zapytać, panie, ale dobrze, pan to gada, ale jak to zrobić? Ale się okazuje, że piłkarz jak kosztuje 30 milionów euro czy dolarów, 50, to mu wszystko zbadają, również to, wiedząc, co się dzieje wewnątrz, jakie on ma wrodzone predyspozycje, czy jak się później włączy do treningu, czy jest szansa, że to się nie rozleci. U nas jak to wygląda? Cena się liczy. Milion na prawo, milion na lewo, bierze się zawodnika. A później co? Wyrzucili pieniądze, nie gra. Podczas tych setek meczów rozegranych obserwowałem zawodników, którzy, jeżeli chodzi o taktykę, byli profesorami. Profesorami byli. Ale zmieniło się to diametralnie od czasu, jak szybkość jest absolutnie na boisku najważniejsza. Panie trenerze, dlaczego on nie gra? No bo kłopoty szybkościowe i chyba nic z tego nie będzie. Ale on bardzo dobrze gra w piłkę. I ja się z tym zgadzam. Macie panowie u siebie na pewno przykład, że macie wielu takich piłkarzy, którzy nie,
kondycji nie ma, szybkości nie ma, ale umie grać w piłkę. I oczywiście takiego piłkarza można wkomponować do gry. Sprawa indywidualna, nie mieszam się w to. Chcę jeszcze na ten temat dodać, że nie wiem ile systemów w swojej trenerskiej drodze próbowałem czy przeżyłem, ale nigdy nie zapominałem, że oprócz systemów są jeszcze warianty systemów. I to wykorzystując inteligentnych zawodników w drużynie, dawało mu się na jakimś meczu zadanie. Ponieważ bardzo modne było kiedyś dawanie tak zwanego plastra, czyli jeżeli jeden zawodnik był tam najlepszy i rozgrywał, to dawało mu się krycie pressingiem na całym boisku, to wiadomo było, że ta drużyna już jakościowo będzie słabszą drużyną. Pamiętam, jak jeden z wybitnych piłkarzy przybiegł do mnie po 15 minutach, panie trenerze, co mam robić, bo on nazwisko powiedział, biega za mną wszędzie, gdzie ja jestem. A ja to widziałem, że tak było. Ja mówię, chodź siadaj do mnie na ławkę. On nie gra i ty nie grasz. A reszta sobie da radę. To było w czasie gry, to nie tak, że ja teraz wymyśliłem. Tylko natychmiast mówię, to chodź siadaj na ławkę. To on przyjdzie tu, będzie siedział. Niestety, jeżeli przeciwnik biega, to ty też musisz biegać. W tej chwili nie ma litości. Ja się czasem zastanawiam, dlaczego drużyny sprowadzają zawodników do naszej ekstraklasy w takiej ilości, jak w tej chwili jest. Nie ma drużyny, która nie ma zawodników internacjonale, żeby tak powiedzieć. Przecież ja obserwuję, że mało który z nich jest lepszy od naszych piłkarzy. Tu nie chodzi o to, żebym pił do państwa, bo na pewno wielu zawodników, że się wyszkolili i wytrenowali, którzy mogliby grać w ekstraklasie, a z różnych powodów nie grają, albo są pomijani. Po prostu pomijani są. A grają ci, za które zapłacono pieniądze. Pytanie, czy trener decyduje o tym, czy nazwijmy go ten ktoś. Panie trenerze, on musi grać, bo ja zapłaciłem za niego. No to nie gra u pana, ale u mnie, jak ja będę trenerem, to nie będzie grał. To chyba państwo zdajecie sobie sprawę, że jak ja tak potrafiłem odpowiedzieć właścicielowi czy prezesowi, no to miałem już pierwszego kopniaka z tyłu. Pytanie, jaką taktyką grać? Łapałem się na tym, że czasem za dużo mówiłem o drużynie przeciwnej. Wiedzieli, może ja wiedziałem, wszystko o tamtej drużynie i przekazywałem to zespołowi. Ponieważ gra się każdy mecz z inną drużyną, no to najważniejsze jest sobie odpowiedzieć pytanie, jak my mamy grać. Bez względu na to, jak będzie grał przeciwnik. Utwierdziło mnie w tym przekonaniu to, że na przykład wyjeżdżając gdzieś tam do ciepłych krajów, gra się naprawdę z dobrymi drużynami mecze towarzyskie, sparingi i tam człowiek nawet czasem nie potrafi powtórzyć nazwy klubu tego. Gdzieś tam cholera z Kazachstanu, czy z Chin, czy z Korei. No to co tam mówić o taktyce? Trzeba mówić zawodnikom, czy przypominać to, co my mamy grać. I jakoś to wychodzi. Jakoś z tym nie ma problemów. Czyli zmierzam do tego, aby przede wszystkim drużyna wiedziała, co ma grać. Słyszę czasem piłkarzy, którzy występują po meczu, czy w przerwie meczu,
dziennikarz mu podchwytliwe pytanie zadaje, a co trzeba zrobić, żeby teraz zmienić wynik. I ten biduk tam stoi, częściej się cały, pewnie pierwszy raz jest w telewizji, nie wie co powiedzieć, a dziennikarze sobie wychwytują raczej żółto-dziubów takich, którzy jeszcze nie byli w telewizji. I on ma powiedzieć, co trzeba zrobić. No to pewnie trzeba było powtórzyć to, co ten trener mówił za mojej młodości. Trzeba przeciwnika zasypać gradem celnych strzałów, może się bramkę strzeli. Jest to wszystko niesamowicie skomplikowane, tym bardziej, że bardzo dużo się zmienia po utracie bramki. Widać, co się dzieje z zawodnikami, jak adrenalina idzie do góry po strzeleniu bramki, drużyna prowadzi, natychmiast po strzeleniu bramki biegną do siebie, kibice szaleją, a co się dzieje z tymi, którzy bramkę stracili? Chcą głowę schować między nogi ze wstydu. Prawda? Uważam, że w takiej sytuacji trener musi mieć na boisku swojego człowieka w tym sensie, że ponieważ w czasie meczu prawie nic nie słychać, co trener tam ryczy z boku, ale on właśnie, ten człowieka, trenera powinien na boisku wziąć, że tak powiem, w garść tych smutnych i mobilizować, bo za pół minuty, za minutę dalej gra jest. Ja kiedyś byłem bardzo zły na to, że po strzelonej bramce szaleli mi zawodnicy. Jeden wyskoczył na trybunę do swojego kumpla, drugiego tam kibice porwali po strzelonej bramce. Powiedziałem zawodnikom, słuchajcie, nie róbcie z siebie bałwanów, bo cieszyć się trzeba po meczu wygranym. Wtedy jest czas na to. Nie całkiem miałem rację, bo doszedłem też do przekonania, że po strzeleniu bramki też jest bardzo potrzebna ta, wracam do tego, do adrenaliny, żeby to pobudzenie było jednak na wysokim poziomie. Chociaż też uważam, że jeżeli jest za mocno to akcentowane, to zwróćcie uwagę, że bardzo często ta drużyna szybko traci bramkę. Czyli pewna filozofia zachowania się na boisku po stracie bramki i po strzeleniu bramki. Ile mam jeszcze czasu? 2 minuty? Za 2 minuty to nawet stosunku nie można mieć. Zależy kto, przepraszam. Proszę Państwa, od początku swojej trenerskiej drogi doskonale wiem, że o taktyce można mówić, jeżeli zawodnicy są wyszkoleni co najmniej w dostatecznym stopniu. Jeżeli piłkarze ekstraklasy pierwszej ligi, przepraszam, że ciągle o nich wspominam, bo te lata to spędziłem przede wszystkim z tymi klubami, z tymi drużynami. Jak można mówić o taktyce, jeżeli jego wyszkolenie techniczne jest na poziomie dostatecznym? To jest kopacz, to nie jest gracz. To nie jest piłkarz. Ja idę, mieszkam blisko szkoły. To się nazywa mistrzostwa sportowego. Na widoku idzie grupa z torbami, elegancko ubrana. Jak byłem w ich wieku, to w zasadzie mi się nie śniło, że mogę mieć taki sprzęt. Przyklinają dno. 5 idzie, a 3 papierosy pali. I pewnego razu zatrzymałem się i mówię, chłopaki, nie wypada przyklinać kobiety, tutaj idą. A skąd wy jesteście? Kim jesteście? A jeden z nich mówi, my jesteśmy piłkarzami. Wiecie, ja piłkarzem nie byłem, tak uważam, chociaż patrząc na tych młodych, to pomyślałem sobie, że coś się zmieniło i to bardzo w negatywnym miejscu, gdzie takie warunki im stwarzając, że to nie dotarło do tych głów jeszcze, że
Papierosy tak, wódka tak, ale won od sportu. Jeżeli 100 gramów alkoholu niszczy 2 tygodnie treningu, 100 gramów niszczy 2 tygodnie treningu. A przecież miałem przypadki w klubach pierwszoligowych, że prowadzę rozgrzewkę, śmierdzi mi wódą. Job jego mać, który to? Ale po 10 minutach, nawet wcześniej się okazało, że już wiem, który, bo go dwóch tam z boku trzyma i pomaga mu biec. Dodatkowym kłopotem jest również, że jeżeli mam masażystę pijoka, to ci w szatni śmierdzi. Przychodzisz, nie wiesz, gdzie ty jesteś, czy w izbie wytrzeźwień, czy w klubie piłkarskim. Czyli zmierzam do tego, że bardzo ważna jest grupa, z którą współpracujesz. Ponieważ ja całe swoje życie, prawie może ostatnie lata, dawałem to prowadzić innym. Przygotowywałem drużyny sam. Nie miałem trenerów od przygotowania. To wiem, o czym mówię. Ale bardzo ważne jest, żeby dobrać sobie takich, którzy będą dmuchać z jednej strony trąby. Wziąłem sobie kiedyś asystenta. Kłopot, bo był kolegą, nie miał pracy. Po 3 miesiącach tam jakiś jeden, drugi mecz nie wyszedł. Prezes go poprosił. Pyta go się, co się dzieje. Jak oceniasz ten Ralenczyka, co wy tam robić? A on mówi, ja się to przypatruję 3 miesiąc i prawdę powiedziawszy, ja nie wiem, o co chodzi. Kurwa. Dlatego też trzeba sobie przyjaciół dobierać, a w tym przypadku nie przyjaciół, tylko raczej tych, którzy będą w pracy partnerami, że będą pomagać. Ponieważ ocenia wynik trenera jedynie wynik. To doskonale wiecie, ile się trzeba narobić. Bez względu na to, czy się mecz przegra, czy się mecz wygra. Po meczu wygranym jest troszkę lepiej, bo chcą z tobą rozmawiać, bo zawodnicy są nie tak przygnębieni. Ale ja uważam, że powinno się do zespołu dobierać takich zawodników, którzy grali zawsze o coś. Biorę w tym skarbie kibica drużynę, a zawodników już znam od lat. Ten. W sumie naliczyłem 10. Nigdy nie grali o najwyższe cele. Zawsze grali o utrzymanie drużyny. Najczęściej spadali z tą drużyną. Czyli wiadomo, że psychika tych zawodników jest w takim miejscu, że po cholerę on mi potrzebny. On jest, jemu to jest obojętne, czy spadnie, czy będzie awansował. Prawda? Jeżeli wspomnę o tym, że jest przegrany mecz, jeden, drugi, trzeci w szatni zaczyna mi ha, 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 ha. To mogę mu powiedzieć wprost. Tymi z tej szatni są to kobiety? Jest jedna wyszła. Tymi z tej szatni spieprzaj. Won. Nie potrzebuję takiego zawodnika. Proszę mi wierzyć, to wszystko, o czym wspomniałem, w tej pracy naszej ma ogromny wpływ. Ja mogę współczuć absolutnie tym trenerom, którzy pracują z młodzieżą z jednego powodu, że są niedoceniani, bo powinni zarabiać tyle, żeby mieli satysfakcję z tego, nie tylko, że drużyna im dobrze gra, ale żeby w domu mógł przyjść i popatrzeć rodzinie w oczy. No, ja pracuję, zarabiam. Ale zazdroszczę młodym, może inaczej, trenerom pracującym z młodzieżą, ponieważ jest ona nieporównywalnie dla trenera
takie brzydkie słowo, fajniejsza od pracy z seniorami. Problemów jest z pewnością X mniej, a obserwując postęp u młodego piłkarza, to warto pracować w tym zawodzie i tego Państwu serdecznie życzę. Pozdrawiam, życzę spokojnych świąt. Zima niech przyjdzie, ale za rok. Kłaniam się. Dziękujemy za wykład trenerowi Orestowi Leńczykowi. Być może panowie jakieś pytania do trenera mają odnośnie wykładu, może inne pytanie. Myślę, że trener Leńczyk chętnie odpowie. Ja powiem wprost, proszę Państwa. Jechałem do Was, pamiętając o tym, że widz, a Wy byliście widzami, słuchaczami, przyswaja sobie 60% obrazu. Słuchacz, widz przyswaja sobie 30% pisanego i tylko 10% słowa mówionego. Przepraszam, ja tylko mówiłem.